Witam państwa bardzo serdecznie w 54. numerze Lotniczego Przeglądu Tygodnia, jedynego na polskim YouTubie serwisu informacyjnego w całości poświęconego lotnictwu wojskowemu w kraju i na świecie. Ostatnie dni były dość intensywne, nie tylko dla mnie, ale także w siłach powietrznych. Pomimo tego, mamy do czynienia z tygodniem, w którym po raz pierwszy od dłuższego czasu nie muszę przygotowywać się mentalnie na kilka godzin prac nad kolejnym odcinkiem Lotniczego Przeglądu Tygodnia. Więc w sumie to profit. A w dzisiejszym numerze lotniczego Teleekspresu tradycyjnie pojawią się informacje zarówno z kraju, jak i ze świata. Zaczniemy jednak od doniesień, które nie pojawiły się w poprzednim wydaniu. 19 maja 2024 roku: Iran w katastrofie śmigłowca zginął prezydent Iranu i szef dyplomacji tego kraju. Do zniszczenia śmigłowca, którym podróżowali irańscy politycy, doszło w terenie górzystym podczas lotów w szczególnie trudnych warunkach atmosferycznych. Od samego początku wykluczono udział czynników zewnętrznych. Początkowo z katastrofą śmigłowca próbowano łączyć działania podejmowane ostatnimi czasy przez wywiad izraelski i siły zbrojne tego państwa, które znajduje się w szczególnie nieprzyjaznych relacjach z Iranem, gdyż od pewnego czasu pomiędzy Iranem i Izraelem trwa wymiana ciosów. Utracona maszyna to Bell 212. Śmigłowce te pozostają w irańskiej służbie od bardzo wielu lat i w tym czasie nie zostały poddane głębszej modernizacji przez siły zbrojne Iranu. Przyczyną katastrofy, co podano już oficjalnie i potwierdziły to zarówno media irańskie, jak również środowisko międzynarodowe, były bardzo trudne warunki atmosferyczne. 20 maja 2024 roku Belgia. Przedstawiciele belgijskich sił powietrznych z dumą poinformowali, że w ciągu ostatniego tygodnia dobiegły końca prace nad budową trzeciego samolotu wielozadaniowego piątej generacji F-35 przeznaczonego dla sił powietrznych Belgii. Samolot F-35 z numerem seryjnym AY03 zakończył proces produkcji i został przetestowany w locie. Maszyna otrzymała już belgijskie oznaczenia przynależności państwowej. W siłach powietrznych Belgii samoloty F-35 mają zostać wykorzystane do zastąpienia starzejącej się floty belgijskich samolotów wielozadaniowych F-16. Część maszyn wykorzystywanych do tej pory przez belgijskie lotnictwo wojskowe. A zostać skierowanych na Ukrainę, której władze od dłuższego czasu podejmują starania o zapewnienie sobie samolotów wielozadaniowych produkcji zachodniej, przy czym jako maszyny budzące największe zainteresowanie władz ukraińskich nieodmiennie wymieniane są amerykańskie samoloty F-16. 21 maja 2024 roku Indonezja. Indonezyjski ambasador na terenie Federacji Rosyjskiej Jose Tavares potwierdził w zeszłym tygodniu wart ponad 1,14 miliarda dolarów amerykańskich kontrakt na dostawę do Indonezji 11 samolotów wielozadaniowych czwartej generacji Su-35S produkcji rosyjskiej. Osobny materiał na temat planów wprowadzenia samolotów Su-35S do lotnictwa indonezyjskiego został już jakiś czas temu opublikowany na kanale, więc. Jeśli ktoś z Państwa jeszcze go nie widział, to zapraszam do zapoznania się ze wspomnianym materiałem. Rozmowy pomiędzy Indonezją a Rosją w kwestii pozyskania samolotów wielozadaniowych Su-35 były prowadzone już od pewnego czasu, jednakże nic nie wskazywało na to, by zostały doprowadzone do końca. Powrót do kwestii pozyskania samolotów Su-35S przez Indonezję pokazuje z jednej strony, że polityka nakładania sankcji na Federację Rosyjską nie przynosi spodziewanych rezultatów, a z drugiej strony, że tradycyjni odbiorcy samolotów produkcji rosyjskiej jak do tej pory nie zdecydowali się na zmianę swoich przyzwyczajeń. Władze Indonezji już wielokrotnie deklarowały, że część kontraktu, w ramach którego zakupione mają być samoloty SU-35S, może zostać spłacona dostawami surowców naturalnych do Federacji Rosyjskiej co zrozumiałe, działania podejmowane przez władze Indonezji nie wzbudziły przesadnego entuzjazmu Stanów Zjednoczonych i władz państw Europy Zachodniej. 21 maja 2024 roku, Korea Południowa. Na terenie Korei Południowej coraz bardziej naprzód posuwają się prace nad stworzeniem samolotu wielozadaniowego KF-21, który, według deklaracji producenta firmy Korea Aerospace Industries, w ostatnich dniach dokonał udanego odpalenia pocisków rakietowych Iris-T. Zdaniem przedstawicieli koreańskiej firmy jest to kolejny krok w celu zakończenia programu budowy maszyny wielozadaniowej, która, zdaniem samych Koreańczyków, ma być docelowo samolotem bojowym piątej generacji. Obecnie jednak wiele wskazuje na to, że pierwsze samoloty dostarczone do jednostek lotniczych w Korei będą samolotami tylko generacji 4. Oprócz Korei Południowej, głównym producentem samolotów KF-21 Borame jest także Indonezja. Jako potencjalni nabywcy samolotów KF-21, a nawet przyszli uczestnicy programu budowy samolotów tego typu, wymieniani są także Polacy, którzy w ostatnich miesiącach dokonali zakupu samolotów FA50GF. Docelowo polskie władze zamierzają zakupić także samoloty FA50 w odmianie PL, która ma zostać opracowana specjalnie z myślą o polskim lotnictwie wojskowym. Wartość wspomnianych maszyn, czyli F-A-50, budzi jednak sporo wątpliwości. 21 maja 2024 roku Ukraina. Ukraińskie władze deklarują, że w niedalekiej przyszłości będzie konieczne pozyskanie co najmniej 130 samolotów wielozadaniowych F-16, które mają posłużyć Ukrainie do wymiany istniejącej floty samolotów bojowych. Ukraińcy deklarują, że dopiero regularne dostawy nowych samolotów bojowych pozwolą im na skuteczne prowadzenie działań operacyjnych przeciwko siłom powietrznym Federacji Rosyjskiej. Jednakże deklaracje strony ukraińskiej budzą spore zaniepokojenie m.in. w kontekście działań podejmowanych przez ukraińskie siły zbrojne po tym jak dostarczono im zachodnią broń pancerną, która poniosła spore straty w walce z Rosjanami. Zdaniem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełęskiego, by siły powietrzne Ukrainy były w stanie skutecznie stawić czoła lotnictwu rosyjskiemu, potrzeba im co najmniej od 120 do 130 samolotów wielozadaniowych F-16, jak do tej pory padły deklaracje dotyczące przekazania Ukrainie około 85 samolotów, które mają pochodzić z zasobów należących do Holandii, Norwegii i Danii. 23 maja 2024 roku Stany Zjednoczone. Amerykańskie władze mają powody do niepokoju, ale wiele wskazuje na to, że już niebawem będą podejmowały działania w celu poprawy sytuacji panującej w amerykańskim lotnictwie wojskowym. Aktualnie US Air Force określane są przez samych Amerykanów jako najmniejsze i najstarsze siły powietrzne w swojej dotychczasowej historii. Najstarsze oczywiście pod względem wykorzystywanych konstrukcji, wśród których faktycznie nie brakuje weteranów zimnej wojny, którzy pomimo upływu lat wciąż pozostają w służbie. Amerykańskie władze przyczyn kryzysu, jaki trapi US Air Force, upatrują w problemach z integracją samolotów wielozadaniowych F-35 które obecnie stają się podstawowym amerykańskim samolotem bojowym, który zgodnie z założeniami ma zastąpić w jednostkach lotniczych samoloty F-16. Wiele wskazuje jednak na to, że większym zainteresowaniem ze strony władz amerykańskiego wojska spotyka się obecnie projekt wprowadzenia do służby większej liczby samolotów F-15EX, które z jednej strony mają zastąpić starsze odmiany samolotów F-15, a także zapełnić lukę powstałą na skutek utrzymujących się problemów z dostępnością samolotów wielozadaniowych F-35. 23 maja 2024 roku Arabia Saudyjska. Przedstawiciele władz Arabii Saudyjskiej zadeklarowali, że gotowi są przystąpić na odpowiednich zasadach do programu budowy samolotów wielozadaniowych piątej generacji. Deklaracja władz Arabii Saudyjskiej jest efektem wypowiedzi złożonych już jakiś czas temu przez władze amerykańskie, które jednoznacznie odmówiły sprzedaży swoich samolotów wielozadaniowych piątej generacji F-35 Saudyjczykom. I tutaj jako uzasadnienie tej decyzji podano m.in. nieprzestrzeganie praw człowieka. Biorąc pod uwagę, że Saudyjczycy zamierzają przystąpić do programu budowy samolotu bojowego piątej generacji na zasadach jak równy z równym, wydaje się, że jedynymi chętnymi do podobnej współpracy mogą być Turcy lub Koreańczycy. Jednakże najbardziej prawdopodobne wydaje się, że Arabia Saudyjska zdecyduje się na podjęcie współpracy z przemysłem tureckim. 23 maja 2024 roku Stany Zjednoczone. Amerykańskie władze wojskowe nie mogą popełnić dwa razy tego samego błędu, tak przynajmniej deklarują amerykańscy dziennikarze. Chodzi oczywiście o sprawę zamówienia na samoloty wielozadaniowe piątej generacji. Zdaniem amerykańskich dziennikarzy, Kongres ma w najbliższym czasie zastanawiać się, jak rozwiązać problem programu F-35, który generuje rosnące koszty, a jednocześnie nie przynosi oczekiwanych początkowo rezultatów. Podobnie było w przypadku programu budowy ciężkich samolotów wielozadaniowych F-22. Amerykanie zakładali początkowo pozyskanie ponad 750 samolotów F22. Jednakże na skutek problemów z realizacją pierwotnych założeń programu, zdecydowali się ostatecznie zakupić tylko około 187 samolotów tego typu, po czym doszło do zawieszenia programu i likwidacji linii produkcyjnych. Obecnie Amerykanie podejmują starania, by jak najszybciej doprowadzić samoloty F35 do oczekiwanego poziomu dostępności i gotowości i Generalnie starają się nie popełniać tych samych błędów, które zostały popełnione przy okazji realizacji programu budowy samolotów wielozadaniowych F-22. 25 maja 2024 roku Wenezuela. Samoloty wielozadaniowe Su-30 i F-16 w ramach realizowanych obecnie przez boliwariańskie siły powietrzne ćwiczeń uczestniczyły w pozorowanych walkach powietrznych. O czym w ostatnich dniach poinformowały władze Wenezueli w oficjalnych profilach na mediach społecznościowych wykorzystywanych przez wenezuelskie siły powietrzne. Działania prowadzone przez boliwariańskie siły powietrzne oraz intensyfikacja działań nad Wenezuelą mogą być równoznaczne z narastającym kryzysem w relacjach pomiędzy Wenezuelą a Gujaną. W kwestii relacji pomiędzy Gujaną a Wenezuelą dość aktywnie działają także Stany Zjednoczone, które w ostatnich tygodniach skierowały nad Gujanę swoje samoloty wielozadaniowe marynarki wojennej FA-18EF Super Hornet. Amerykańskie samoloty dokonały kilku przelotów nad stolicą Gujany, a także nad obszarami spornymi z Wenezuelą, która potraktowała te działania jako prowokacje ze strony Gujany i Stanów Zjednoczonych. 25 maja 2024 roku Ukraina. Przedstawiciele ukraińskich władz wojskowych i politycznych z dumą poinformowali, że ukraińscy piloci, odbywający szkolenie na terenie Stanów Zjednoczonych w bazie lotniczej Gwardii Narodowej w Teksasie, Ukończyli szkolenie na samolotach F-16. W bazie w Takson w Stanach Zjednoczonych stacjonuje 162 skrzydło, które odpowiadało za przeszkolenie pierwszej grupy ukraińskich pilotów. Oczywiście, zakończenie szkolenia przez Ukraińców to dobra wiadomość, zwłaszcza dla ukraińskich władz, ale na pojawienie się samolotów wielozadaniowych F-16 na Ukrainie trzeba jeszcze poczekać, a wszystko wskazuje na to. Że pierwsze ukraińskie F-16 zostaną wykorzystane bojowo najwcześniej na jesieni bieżącego roku. Jednocześnie pierwsza grupa pilotów, która zakończyła szkolenie w Stanach Zjednoczonych, zostanie teraz skierowana do Europy, gdzie odbędą się dodatkowe szkolenia ukraińskiego personelu latającego. 25 maja 2024 roku Tajwan. Przedstawiciele władz tajwańskich z coraz większym zaniepokojeniem śledzą działania podejmowane przez chińskie samoloty bojowe i marynarkę wojenną na obszarze cieśniny oddzielającej Tajwan od kontynentalnych Chin. Tylko w piątek zlokalizowano tam kilkanaście samolotów wielozadaniowych i okrętów wojennych, które zbliżały się niepokojąco do strefy identyfikacji celów powietrznych dla obrony przeciwlotniczej Tajwanu. Eskalacja działań prowadzonych przez jednostki chińskie w tym rejonie jest związana ze zmianą władzy na Tajwanie. Nowi przywódcy Tajwanu, uznawanego przez Chiny za zbuntowaną prowincję i odwrotnie, bo Tajwan uznaje Chiny za zbuntowaną prowincję, są dosyć zaniepokojeni tą sytuacją. Tak czy inaczej eskalacja działań w rejonie cieśniny związana jest bezpośrednio z przejęciem Urzędu Prezydenta Republiki Chińskiej, czyli Tajwanu, przez Lai Ching-te pochodzącego z rodziny robotniczej nowego prezydenta Tajwanu który wcześniej pełnił urząd wiceprezydenta najwyraźniej tajwańscy politycy nie słyszeli że proletariusze wszystkich krajów powinni łączyć się 26 maja 2024 roku Maroko zgodnie z doniesieniami płynącymi ze Stanów Zjednoczonych Tamtejszy Departament Obrony potwierdził rozpoczęcie produkcji samolotów wielozadaniowych F-16 Viper dla Sił Powietrznych Maroko. Wprowadzenie samolotów F-16 Viper do Sił Powietrznych tego państwa będzie poważnym krokiem w celu wzmocnienia potencjału militarnego północnoafrykańskiego Maroka. A teraz już pora na tradycyjny serwis krajowy, w którym, co może stanowić niejakie zaskoczenie, będziemy zajmowali się głównie wiadomościami i doniesieniami z kraju nad Wisłą. Jak powszechnie wiadomo, w ostatnich tygodniach w Polsce wydarzyło się całkiem sporo, ale wiele jeszcze przed nami, dlatego też serdecznie zapraszam. 16 maja 2024 roku Mirosławiec. Przedstawiciele polskich władz wojskowych i Ministerstwa Obrony Narodowej poinformowali, o zakończeniu dostaw bezzałogowych statków powietrznych Bayraktar TB2 produkcji tureckiej. Aktualnie na terenie Polski znajduje się 6 dronów oraz 3 stanowiska dowodzenia, a także uzbrojenie i części zamienne. Drony TB-2 są wykorzystywane m.in. przez Ukrainę podczas trwającej od 2022 roku wojny, w trakcie której maszyny tego typu miały ponieść poważne straty na skutek działań prowadzonych przez rosyjską obronę przeciwlotniczą, co nie zmienia faktu, że doniesienia o licznych sukcesach odnoszonych przez drony TB-2 przyczyniły się do. Ich nieomalże mitologizacji. Wiadomo również, że przedstawiciele ukraińskich władz ujawnili, że skala strat poniesionych przez ich siły zbrojne w przypadku dronów TB-2 jest znacznie większa niż podawano to wcześniej. Osobny materiał na ten temat pojawił się na kanale już w 2022 roku, 21 maja 2024 roku. Demblin, pierwsza kobieta, rozpoczęła szkolenie praktyczne na M346 Bielik. Kobietą tą jest sierżant podchorąży Aleksandra, studentka piątego roku Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Sierżant podchorąży Aleksandra stwierdziła, że wykonywanie lotów na M346 to niesamowite uczucie. Z jednej strony to ogromny przywilej, z drugiej strony spora presja i odpowiedzialność. Sierżant Aleksandrze życzymy wielu sukcesów w dalszej służbie w szeregach Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. 22 maja 2024 roku, Kurowo-Braniewskie. Podczas wykonywania rutynowego lotu szkolno-treningowego samolot wielozadaniowy MIG-29 należący do polskich sił powietrznych zgubił podczas lotu pusty zbiornik na paliwo, który spadł kilkaset metrów od zabudowań. Nikomu nic się nie stało, o czym poinformowało dowództwo generalne rodzajów sił zbrojnych. Samolot pochodził z 22. bazy lotnictwa taktycznego w Malborku. Samoloty MiG-29 wciąż pozostają na wyposażeniu polskich sił powietrznych, które w niedalekiej przyszłości zamierzają wycofać je z jednostek liniowych i zastąpić je samolotami produkcji południowo-koreańskiej FA-50. 22 maja 2024 roku, Suwałki na terenie Suwałk. Oraz w ich okolicach przeprowadzono międzynarodowe ćwiczenia ASAR, które były realizowane wspólnie z Litwinami, którzy po raz pierwszy uczestniczyli we wspólnych ćwiczeniach tego typu z Polakami. Szkolenie obejmowało m.in. scenariusz zabezpieczenia wydarzenia lotniczego polegającego na awaryjnym lądowaniu śmigłowca Mi-2, w pobliżu granicy polsko-litewskiej. Ćwiczenie ASAR było realizowane w ramach międzynarodowego ćwiczenia SAREX-24, które było realizowane na terenie Polski od 20 do 24 maja. W ćwiczeniu, oprócz jednostek polskich i litewskich, nie uczestniczyli inni członkowie NATO, natomiast strona polska zabezpieczyła m.in. działania ze strony marynarki wojennej, która skierowała do udziału w ćwiczeniach 10 okrętów wojennych, a także... Działania ze strony Straży Granicznej. Pierwszy raz w historii ćwiczenie Sarex było realizowane z udziałem przedstawicieli służb litewskich. Polacy mają nadzieję, że stanie się to nową świecką tradycją, a z tradycją jak to z tradycją. A z mojej strony to już dzisiaj wszystko. Mam nadzieję, że materiał wzbudził Państwa zainteresowania, jeśli tak było. To zachęcam do wspierania kanału, co możecie zrobić na kilka różnych sposobów: za pośrednictwem YouTube'a, wirtualnej kawy i patronite'a, do którego link znajduje się w opisie. Poza YouTube'em znajdziecie mnie także w serwisie Odyssey. A ja chciałbym jeszcze serdecznie podziękować i pozdrowić wszystkich patronów i widzów wspierających. Jakraka, Andrzeja Rada, Grabka, Adama Gałkę, Tomasza Sokolnickiego, Hollywood Trousersa, Łukasza R, Roberta Banacha, Tomasza M, Tomasza K, Mary Smith, Józefa Paliweca, Lukę G, Romana Zielińskiego, Sławka BZDZ, Filipa Wysoczańskiego, Konia Albinosa, Radka Bartosza Sierackiego, Roberta Nowosada, Pana Horsa. Artura Adamagie, Mikołaja Jakuba Barskiego, Tomasza Mrożka, Stanisława Sawickiego, Konrada Jeszkę, Gdańską Wizję, Mirka Samsela, Macieja Rozparę, Piotra Rutę, Kacpra Kaszlukę, Marka Szczepanowskiego, Rysia Borysia, Pan Kinsana i Heny Agliego. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Cześć i czołem.